No cześć, dzień dobry dziewczyny i chłopaki. Witam się z wami już po śniadaniu. Chłopaki, przede wszystkim chciałam tutaj głośno powitać chłopaków. Ostatni vlog prawdopodobnie z plamą na ścianie, ponieważ jutro planujemy, chociaż nie lubię słowa planujemy i ogólnie nie lubię planować, malowanie. Także zobaczymy, jak to wyjdzie, bo wiecie, dzisiaj są takie plany, a jutro te plany mogą być zupełnie inne. Bo tak naprawdę nie wiemy nigdy, co się wydarzy i ogólnie nie lubię planować, ale z drugiej strony też nie da się żyć bez planowania, bo pewne rzeczy trzeba jednak zaplanować, więc to taki trochę paradoks, ale zawsze trzeba mieć ten margines, że coś może pójść nie tak. Ja jestem już po śniadaniu, takim bardzo zwykłym. Nie jadłam dzisiaj jajek, ale wczoraj jak wróciliśmy wieczorem do domu, to mój Artur mówi, że coś by przekąsił. I ja wiecie, z takim, słuchajcie, bo to tak często jest, to co? Zrobić ci może takie jajka? A w środku, Boże, żeby tylko powiedział, że nie. No ale niestety, powiedział, że tak. Także już głupio było powiedzieć, a nie, żartowałam. Także musiałam tutaj przyjść i zrobić mu jajka. Nie chciało mu się. Nie chciało mi się, ale zrobiła mnie. Także niech wie, jakie to poświęcenie z mojej strony. A wiecie jak to jest, jak się czegoś wam nie chce, to zawsze ten czas się tak wydłuża, więc 7 minut gotuję te jajka, bo już wam o tym mówiłam. I zanim ta woda się zagotowała i te jajka wrzuciłam i tak stałam i te 7 minut to po prostu była wieczność. A z drugiej strony jak gdzieś jest fajnie, to czas bardzo szybko ucieka. I wczoraj było przecudownie na koncercie właśnie Marka Piekarczyka. No, zupełnie moje klimaty. Może nie każda piosenka jakaś taka dla mnie super ekstra wow, ale ogólnie całokształt 10 na 10. Fajnie się bawiłam, bardzo szybko czas zleciał. No i porobiłam takie małe przebitki, ale oczywiście muzyki nie mogę tutaj wrzucić, więc nie wiem, czy wrzuciłam wam już te przebitki wcześniej, czy wrzucę je na przykład na koniec filmu. Fantastyczny człowiek, bardzo go cenię, bardzo go lubię. I wiecie co? Akurat ten koncert był za darmo, ale tutaj nie żałowałabym żadnej wydanej złotówki. Powiem wam więcej. Bardzo często wydajemy kasę z takim czymś, o Jezu, zepsuł mi się samochód, muszę wydać kasę. I taki, wiecie, czujemy taki żal, że wydajemy pieniądze na to czy na tamto. Ja też tak czasem mam, ale bardzo, bardzo się od razu tak, wiecie, sama przekonuję do tego, że nie wolno tak robić. Trzeba zawsze wydawać kasę z radością, bo po to mamy kasę, żeby ją wydać. No jakbyśmy nie mieli tej kasy, to nie moglibyśmy naprawić samochodu. Więc po co płakać, że muszę go naprawić? Lepiej ciesz się, że masz go za co naprawić, nie? No ale to jest takie, wiecie, niby łatwe, a jednak trudne. Ale tak, tak jak powiedziałam, że nie ten koncert poprzedni, gdzie Ania Dąbrowska była i Cleo nie przypadł mi do gustu, tak tutaj po prostu, ale to wiadomo, każdy ma inne potrzeby i każdemu się co innego podoba, więc tak to. To moje krzesło. Dobra, więc ja zaczynam dzień kawką. Kawką i śniadaniem, które już zjadłam, ale było bardzo proste i minimalistyczne, więc nawet się z wami nie łączyłam. Zresztą powiem wam, że długo dzisiaj pospałam. Dłużej niż zwykle. I wiecie, już później ten dzień zupełnie inaczej leci. Mamy piękną pogodę i trochę za późno żeśmy się jakoś tak, nie wiem, zaskoczyli, że mogliśmy pojechać do Zamku Książ. Ale jest już za późno, więc wiecie, tak robić coś na siłę, no co się odwlecze, to nie uciecze, a do Zamku Książ na pewno pojedziemy, bardzo, bardzo bym chciała pojechać. Więc, no gdybym się uparła, to moglibyśmy, nie wiem, o pierwszej wyskoczyć. Ale to będzie takie, wiecie, gonitwa, takie, no nie. Ja chcę się zrelaksować, ja chcę sobie tam, wiecie, wszystko po prostu zorganizować na tip-top. Także jak pojedziemy, to zabiorę was ze sobą, na pewno jakieś przebitki porobię. No a co, tym razem niestety się nie udało. Ja idę wypić kawkę, poczytać wasze komentarze. Obiad mam zaplanowany szybki, potem może gdzieś wyskoczymy. No zobaczymy, szkoda dnia, nie? Szkoda dnia, żeby przesiedzieć w domu, więc nawet spacer to zawsze jest coś fajniejszego niż siedzenie przed telewizorem albo, nie wiem, na internecie. No dobra, to do zobaczenia później. No dobra, czekałam, czy Brunek nie będzie śpiewał, bo on wyje, jak jedzie karetka albo jakaś tam inna straż pożarna. Słuchajcie, dawno nie kremowałam rąk na filmie. Tak, zauważyłam, że niektórych rzeczy po prostu brakuje na moich vlogach. Bransoletka mi się w nocy... Widzicie? Muszę to poprawić. Ona jest fajna,
ale ona ma bardzo trudną regulację, także jedna osoba, jak już jest założona, nie zrobi, ponieważ jedną ręką trzeba ją trzymać, a drugą trzeba pociągać, no więc jest to jakby niewykonalne. Także później poproszę Artura, żeby im pomógł. Wiecie co, ja w ogóle tej Pandory jeszcze nie zareklamowałam, ktoś też ostatnio mnie pytał. Byłam dwa razy, więcej chyba, we Wrocławiu, no nawet wczoraj byłam, ale zupełnie o tym jakoś nie myślałam, bo to wiecie, przez ten Wrocław to trzeba się później przebijać, przez te, wiecie, w główne ulice, a ja zawsze jak tam dojadę, to już ledwo żyję, więc... No jak mieszkaliśmy na Podkarpaciu, to takie większe miasto, to był Rzeszów i mieliśmy 40 km, więc wiecie, pykło się po prostu od tak. A do tego Wrocka to się trochę jedzie, tak, no tak godzinę, przy dobrych wiatrach może troszeczkę krócej. I do Poznania jest bardzo podobnie, więc no ale nie narzekajmy, tak? Do Krakowa mieliśmy 1,5 godziny, ale tam cały czas leciała autostrada, więc też się o wiele szybciej jechało. No tutaj też jest bardzo szybka droga, ale to jednak nie jest autostrada, więc też trzeba uważać, a poza tym, wiecie, z tą szybką jazdą to jest też tak, czasem lepiej się gdzieś spóźnić, niż nie dojechać. A dzisiaj w moim kalendarzu są zielone świątki. No i tutaj w ogóle zapomniałam o tym, bo jak mieszkałam w Mikulicach, to wiecie, wszyscy... No prawie wszyscy, już dnia poprzedniego na balkony sobie tam kładli gałązki, listki i tak dalej, zieleninę, a tutaj to no nie widziałam. Ale słuchajcie, podoba mi się to, co jest dzisiaj w kalendarzu, bo jest to majowa niedziela cudów. I ja bardzo wierzę w cuda i wierzę, że jak się właśnie wierzy w coś, to to się wydarzy. I mam to z... własnego doświadczenia. Nie tak, że gdzieś przeczytałam i mówię, o, to jest mądre i tak jest, tylko z własnego doświadczenia wiem, że im bardziej, jak to powiedzieć, wiecie, jak coś nie idzie po naszej myśli, coś dzieje się takiego niefajnego w naszym życiu i my się na tym skupiamy i tak, wiecie, siedzimy na przykład z Arturem i debata. A w ogóle jeszcze czarnowidztwo. A co jeśli się wydarzy to? A co jeśli się wydarzy tamto? Ty, ale jak będzie to? A wiesz, co się, co to będzie, jak będzie tak? I słuchajcie, w 95% to się dzieje. Czyli to, o czym, to czego się boimy i to, czego wiecie, nie chcemy, to się kuźwa wydarza. I zauważyłam, że jak w podobnej sytuacji po prostu odpuszczamy, albo mówimy, dobra, jakoś to będzie, co będzie, to będzie, to wtedy to się wydarza w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I tutaj w tym kalendarzu dzisiaj, jak przeczytałam te sentencje, to od razu mi coś takiego przyszło właśnie do głowy. Pójdę dzisiaj na długi spacer. Pójdę. I będę zapisywać w sercu wszystkie majowe cuda. Kolor nieba, fantastyczne kształty obłoków, szmaragdową zieleń trawy, pierzaste tulipany, radosny śpiew ptaków i moje własne życie. I tak, to jest, wiecie, takie banalne, ale tak mądre, że jak na tym się skupiam, to od razu myślę sobie, kurczę, właśnie w ten sposób trzeba robić, w ten sposób trzeba żyć. Jeżeli nawet jest coś trudnego w naszym życiu i my sobie idziemy i wiecie, idziemy na spacer i cały czas analiza, cały czas na nie, cały czas te przykrości w głowie, to nie zauważamy tego wszystkiego, co jest dookoła. A jakby tak iść na spacer, kiedyś Wam o tym mówiłam już w Mikulicach, że właśnie staram się to praktykować, że tak, wychodzę na zewnątrz, idę z Brunkiem, przelecę, dobra, tam nie, wracam do domu. Byłam na spacerze. Ale jakby tak wyjść na spacer i od pierwszego kroku, jak tylko uchylicie drzwi, zauważać wszystkie te małe cuda. Zapach, wiatr. Czy my się skupiamy na tym, o jaki dzisiaj jest wiaterek, wiecie, o jak pięknie świeci słońce, Boże, jaki piękny ptaszek przeleciał. Czy wiecie, z reguły nie. Z reguły pędzimy, to życie nam ucieka. A my właśnie skupiamy się zawsze najbardziej na tych trudach. No bo zawsze jest tak, że coś tam w tym życiu, nie wiem, brakuje, coś nas przygniata, coś nas gnębi, coś, wiecie, jest dobrze, ale po drugiej stronie też jest ta czarna strona. I właśnie jakby tak się skupiać na tych takich niby banalnych, a tak naprawdę bardzo ważnych rzeczach w naszym życiu, to myślę, że one bardzo mocno przysłonią te trudne. I zamiast myśleć o tych trudnych, to skupiać się właśnie na nich. Ja wrzuciłam w ogóle zdjęcie mojej babci i dziadka w internety, wrzuciłam też na Facebooka i sporo osób, które znały dziadka i babcię, odezwali się do mnie. No i powiem Wam, że różne rzeczy mi tam popisali. W każdym razie, nie wiem, od wczoraj to zdjęcie oglądam i jakoś tak
Zamiast o mojej babci, to myślę o moim dziadku, Brunkowi burczy w brzuchu. Jakby wiecie, on jest na tym pierwszym planie i tak jakoś mam takie różne myśli z nim związane. I nawet kilka rzeczy jakby do mnie dotarło. Więc może, widzicie, bo nic nie dzieje się bez przyczyny. To, że ja się tutaj zgadałam jakby na temat tego drzewa rodzinnego i tego wszystkiego, to, że z kuzynką zaczęłyśmy wtedy kręcić temat, to, że ona mi, wiecie, tam dużo rzeczy powiedziała, przysłała mi to zdjęcie. Naprawdę, czasem mówi się jedno słowo, a potem od tego słowa wychodzą różne rzeczy w naszym życiu, więc żeby mieć coś, co chcemy, żeby, wiecie, to jest tak, czasem o czymś marzymy, ale nie robimy żadnego kroku, żeby to zdobyć. I czasem wystarczy właśnie zrobić ten jeden krok. Bo jak się zrobi już ten jeden krok, to łatwiej jest zrobić drugi, no bo szkoda, tak zaczęliśmy, tak, no i idziemy po to. I właśnie w życiu tak trzeba robić, trzeba po to iść. I ja wam powiem, że jestem teraz w takim miejscu, że po coś idę. I jeszcze pewnie trochę pójdę i na pewno nie będzie mi łatwo. Ale myślę sobie, to znaczy już wiecie, już wyobrażam sobie ten moment, kiedy już to się stanie. I powiem wam więcej, pamiętam jak już podjęliśmy decyzję o tym, że sprzedajemy mieszkanie i to było tak, z jednej strony, no dobra, ogłoszenie w internet, wiecie, ta adrenalina, kiedy pierwszy telefon, potem ten pierwszy telefon, na pewno wiecie, co wtedy człowiek czuje, tak? Bo to takie jest, stoisz przed wielką zmianą w życiu i stoisz przed czymś takim, czego bardzo, bardzo od jakiegoś czasu chcesz i ono, i to jest na wyciągnięcie ręki. I ja sobie wtedy właśnie zaczęłam wyobrażać, wiecie, nawet to, nigdy wam tego nie mówiłam, nawet to, że ja już mówię, jakby w głowie widziałam ten scenariusz, że ja odpalam kamerę i mówię wam, słuchajcie, dziewczyny i chłopaki, sprzedaliśmy mieszkanie. Po prostu tak mocno to jakoś poczułam, że za jakiś czas faktycznie stanęłam w kuchni, odpaliłam kamerę i powiedziałam, dziewczyny i chłopaki, sprzedaliśmy mieszkanie. I w zasadzie to, co sobie pomyślałam, bardzo szybko się zrealizowało. I tak właśnie chyba działa ta magia myśli, chęci, no i pozytywnego nastawienia. Więc dziewczyny i chłopaki, pewnie już dzisiaj nie wyjdziecie na zewnątrz i nie będziecie podziwiali wszystkich pięknych rzeczy dookoła, bo dzisiaj tego filmu jeszcze u was nie ma. Ale jak to oglądacie, to pomyślcie, czy nie warto by było chociaż poświęcić te 20 minut, żeby zobaczyć, co dzieje się dookoła, żeby przestać skupiać się na tych takich ważnych, trudnych rzeczach, a przez chwilę przenieść się do takiego innego świata. Zobaczcie, dzieciaki są szczęśliwe, bo one nie mają takich problemów jak my, bo do nich wiele rzeczy nie dociera w taki sposób. Nie analizują, nie planują, nie martwią się. Cieszą się z pierdoły, są radosne, biegają, skaczą. Chyba czasem nam dorosłym też przydałaby się taka chwila dziecinności. A o dzieciach to myślę, że też sobie pogadamy, bo ja dzisiaj z moimi dwoma koleżankami rozmawiam na takie właśnie trudne tematy. I tam przewija się temat dzieci. Więc myślę, że gdzieś tam chyba też czas, żeby ten temat poruszyć. Tym bardziej, że w internetach ostatnio no niektórzy mają różne rzeczy do powiedzenia na temat dzieci. Ja jako mama chyba też mogę dołożyć swoje 3 grosze. A na obiad spaghetti i od jakiegoś czasu nie daję żadnych żółtych serów, żadnej fety. Tylko po prostu bardzo dużo czosnku. I już tak w zasadzie już nie gotuję z tym czosnkiem, tylko wiecie, zrobię wszystko, co mam zrobić i na samym końcu wciskam ze 2-3 ząbki czosnku, zależy jaka ilość sosu i ten czosnek tutaj po prostu króluje. Także dzisiaj wali u nas czosnkiem. No i oczywiście jest też niedźwiedzi, ale taka wersja jest najpyszniejsza, oczywiście według mnie. Zrobiłam ze standardowym makaronem, ale wahałam się, czy nie zrobić z takim, zobaczcie, jaki fajny makaron ostatnio w Biedrze chyba, nie pamiętam, chyba tak, kupiłam. Takie fajne, cienkie, trochę a la spaghetti kluski, ale myślę, że one będą bardzo, bardzo dobre do twaroszku, boczku albo jakiejś kiełbaski, cebulki, no zobaczymy. Także ocalały, a my jemy standardowe, klasyczne, pyszne, czosnkowe spaghetti.